Fizjoterapeutka uroginekologiczna może pomóc kobietom przede wszystkim z problemami i profilaktyką wokół mięśni dna miednicy. Problemy będą dotyczyć nietrzymania moczu, nietrzymania kału, obniżania narządów wewnętrznych czy wypadania narządów wewnętrznych, jak i problemów seksualnych, to jest bolesności podczas stosunku czy braku możliwości osiągnięcia orgazmu. Fizjoterapia uroginekologiczna zajmuje się również problemami z mięśniami brzucha, jak na przykład rozejścia mięśnia prostego brzucha, jak na przykład blizny na brzuchu, blizny po cesarce, blizny po nacięciu krocza, jak i również problemami z dolegliwościami bólowymi wokół kręgosłupa, głównie odcinka lędźwiowo-krzyżowego. Mięsień na miednicy dla zdrowia kobiety mają ogromne znaczenie. Zwróćmy uwagę na samą budowę dna miednicy. Kiedyś mówiono, że to są mięśnie Kegla, teraz raczej odchodzimy od tej nazwy. To nie są tylko mięśnie Kegla. To jest znacznie więcej. To są trzy warstwy mięśniowe, ale też połączenia, których tutaj akurat nie widać, powięziowe. To wszystko trzyma nam nasze narządy wewnętrzne na miejscu. Mięśnie dna miednicy odpowiadają za mikcję, za defekację, za poród i za funkcje seksualne. Więc jeżeli jest jakaś dysfunkcja w obrębie mięśni dna, jeżeli one nie pracują prawidłowo, to nasze życie, nasza jakość życia znacznie spada. O dno miednicy warto dbać w każdym wieku i niezależnie od wieku, ponieważ my jako kobiety jesteśmy z grupy ryzyka, że z tymi mięśniami, z dnem miednicy może się coś wydarzyć. Co to znaczy? Jako kobiety jesteśmy targane przez całe życie hormonami. Mamy inną budowę ciała niż mężczyźni, mamy więcej tkanki miękkiej, tkanki łącznej, a mniej tkanki mocnej, mięśniowej. I ze względu na te wahania hormonalne, ze względu na to, że zachodzimy w ciąży, że później rodzimy drogami natury lub przez cesarskie cięcie, co też jest obciążające dla dna miednicy, zmiana gospodarki hormonalnej w ciąży będzie miała ogromne znaczenie. Oraz z wiekiem znowu opadają nam estrogeny, co będzie dodatkowo sprawiać, że nasza tkanka łączna, czyli podwieszenie naszego ciała, czyli gęstość naszego ciała, będzie słabnąć zarówno na poziomie skóry, jak również na poziomie naszego dna miednicy. Więc po prostu kobiety z automatu niestety są narażone na dysfunkcję dna miednicy. Tak, oczywiście, po przybytym raku szyjki macicy, jak i po wszelkich zabiegach ginekologicznych, zarówno przez pochwowo, jak i przez jamę brzuszną, wskazane wręcz jest pojawić się u fizjoterapeuty uroginekologicznego. Taki fizjoterapeuta pokaże nam, co w danym momencie możemy robić, jak możemy obciążać ciało, zadba o to, żeby reszta naszych narządów, które zostały obciążone na przykład w wyniku operacji, bo został wycięty część naszej jamy brzusznej, jakiś narząd, reszta z grawitacją będzie chciała opaść w dół. Więc my zajmujemy się profilaktyką i pokazujemy, jak sprawić, żeby to się nie wydarzyło, albo jak najpóźniej tak naprawdę. Dodatkowo pracujemy z bliznami po operacjach, na przykład jeżeli mówimy o resekcji przez brzusznej. Dodatkowymi działaniami, jakie fizjoterapeuta może dać pacjentce, to przede wszystkim właśnie aktywacja tego dna miednicy, wzmocnienie naszego dna miednicy, wzmocnienie mięśni brzucha, nauka prawidłowych nawyków, żeby na przykład ergonomicznie podnosić, nie obciążyć się za bardzo po operacji. I to są takie główne działania. Kobiece zdrowie intymne i profilaktyka są tak ważne, ponieważ wpływają na nasze zdrowie ogólne. Jeżeli my czujemy się dobrze ze swoim zdrowiem intymnym, ze swoimi mięśniami dna miednicy, nie mamy z nimi problemu, to też nasza świadomość ciała jest również większa, jak i poczucie własnej wartości. Według mnie, aby zachęcić kobiety do regularnych badań i dbania o swoje zdrowie intymne, należy przede wszystkim rozmawiać. Rozmawiać między sobą, rozmawiać między nami kobietami, rozmawiać z partnerami, jak również rozmawiać ze swoim lekarzem. W ten sposób jakby szerzymy tą ideę, szerzymy to, że nie będzie tematów tabu i zdrowie intymne jest częścią naszego zdrowia ogólnego. Myślę, że to jest najlepsza droga do profilaktyki.